Siemano wszystkim, DCGames z tej strony, witam was na moim kanale. Dzisiaj kolejny odcinek z Brutal Wolfenstein 3D, piętro piąte i zaczynamy. I od razu mam tutaj pewną informację. Jest tutaj bug, nie wiem czy to chodzi dokładnie, że coś z grą jest nie tak, czy z modem. Trzy twórcy próbowali coś zaingerować przy tworzeniu tej mapy, bo już raz się na to napotkałem, że właśnie mapa 9 była zmieniona przez twórców i nie dało się jej przejść. Teraz tak samo mamy tutaj na tej piątej. Mamy 5 sekretów. Oryginalnie ta mapa posiada ich 4. Tak samo i temu tutaj się nie zgadzają później podczas przechodzenia. Ja już tą mapę naprawdę mówiąc przyszedłem metr po metrze. Klikałem po prostu każdą już ścianę, jaką tutaj można, jaką tylko napotkamy. Dobra, mamy go. Więc jest taka mała lipka. Nie wiem, co mam teraz z tym zrobić. No będzie po prostu niepełne 100% na tej mapie. Przez to wycudowanie twórców. Natomiast mam tutaj kolejną informację. Możemy zdobyć kolejną broń. Ja tak naprawdę o niej w ogóle nie widziałem. No to jeszcze tutaj na przykład był mógłbyś ten sekret. Po prostu nie wiem, czy jest nie dokończona mapa w ten sposób. Właśnie nie ma aktywacji tego sekretu. O co dokładnie chodzi, to nie wiem. No tu może zdobędziemy w końcu jakieś granaty. Ale tu dużo białasów. Jakby to nie brzmiało. No właśnie, granat. Jeden tylko. No to tak słabo. Zbugował się ten magazynek. No, zaraz dojdziemy do kolejnej broni. W sumie mogliśmy już ją zdobyć, tak? Nie wiem, czy już co mówiłem, bo tak się trochę plączę teraz. Jest to wszystko. Ale dopiero dojdziemy do niebieskiej strefy tutaj na tej mapie. U mnie mapa też ciekawie zbudowana, dosyć duża, obszerna, ale przeciwników nie ma dużo. Tyle dobrze. Wow. Trochę mnie zaskoczyli. Pieraj, nie zamykaj. No i tutaj mamy jeszcze dwa kierunki do wyboru. Trzeci dopiero możemy otworzyć, jak będziemy mieć srebrny klucz i będziemy jakąś przeprowadzoną stronę. O, ktoś mi tutaj przeszedł już. Ciach. Mam cię. SS-manie, ty. Kolejny. Tam jeszcze jeden się kręci, widzę. O! Panie, nie strasz tak. Karabinek mamy. KMA naszego. Lecimy dalej. Gdzieś tu będzie już kolejny. O! Wariat. To już USB dalej świruje, a mały problem. Nie wiem co chodzi sterownik i czy co. Jakieś urządzenie świruje. Chodzimy. A ty fucker mani. A jeszcze tutaj w las, patrzcie. Bye bye. No życie się nie musi martwić. O, granacik wpadł, jeszcze jeden. Nice. Przecież tutaj też mógł być sekret, ale go nie ma. O życie się nie musimy martwić, będziemy mieć możliwość zdobycia 200% pod sam koniec chyba. Więc tak na razie nie żałuję sobie wsparciem do przodu. Będzie trochę szybszy odcinek dzięki temu. Ale wszystko właśnie wiem dzięki temu, że ogrywałem przed chwilą tą mapę, próbowałem ją przejść na 100%. No i nie daję rady. Przeładowanie to mamy jeszcze ostatniego. Dobra. Mamy srebrny klucz. Możemy się dostać dalej dzięki niemu. I tu będziemy mieć sekret. Czekajcie. O, ale wcześniej był. Chciałem przebyć dalej. Trochę golda. I teraz idziemy tam. Czerwonym tutaj. W czerwonej strefie jest tylko jeden sekret. W niebieski będą dwa. I procent będzie jeden, właśnie z życiem. Ładnie mi się zamknęło. W ogóle też nie wiem, wcześniej tego nie zauważyłem chyba. Mam tutaj właśnie naszą snajperkę lepszą. Niby tam się przytoczyła już wcześniej, ale po prostu jej nie używałem chyba. A! Ładnie się naprawdę ciepie.
Co? Przeładujmy sobie z wystrzałem ostatnim, bo nie da się ręcznie zmusić broni do przeładowania. Tutaj wszyscy, wszyscy. Tutaj będziemy mieć po lewo jednego. Sesman. Aha. O! Skupaniec wylazł mi stamtąd. Dobra, tamten zdycha. Tu mamy sekret. O, na prosty jest, dobra. Apteczka, amunicja. Tutaj ponownie wchodzimy do tego miejsca. To było coś tam, to nie. Musiałem coś. Właśnie coś usłyszałem więcej niż trzeba. Tu mamy psiaki. Całkiem sporo, a znowu USB świruje. Przeładowanie. Dobra, jeden psiak. Ostatni chyba. Tutaj mamy sekret na wprost, bodajże tak. I tu właśnie mamy sporo golda do badania. Ja tu jeszcze właśnie mam, tutaj spojrzę, na wszelki wypadek. Chociaż tutaj też patrzę. Sekret w sekrecie zawsze mógłby być. No ale tutaj tego piątego na bank nie znajdę. Już próbowałem na wszelakie sposoby to obadać. Po prostu go nie ma. Nie wiem, co oni tutaj wycudowali. Wycudować próbowali. Zaraz dostaniemy naszą kolejną broń. Będzie to broń bardzo krótkodystansowa. Ale to, jak mówiłem, właśnie mówiliśmy to wcześniej, coś tylko jakoś nie napotkałem. Nie próbowałem po prostu jej zrobić, tak wiedziałem, że się da. Taka totalna nowość dla mnie i dla was będzie. O! Przeładowanie! To bitka. I jeszcze jeden. Aż! Z buta! Dobra, ładnie. Żarło jeszcze, dobra. I tutaj mamy właśnie broń. Zobaczcie, jaką broń jeszcze zdobędę. Proszę bardzo. Mamy, nie wiem jak to mówić, topór wojenny. Możemy się z nim wozić. Mamy 3 na 5 sekretów. Lecimy dalej. Oczywiście wszystkich zabić możemy, tyle dobrze. No, tak już totalnie by było lipa, że wszystkich nie zabijamy. No, raz zmieniamy sobie broń. Może się napita. Tutaj czysto. No, będzie jej sekret. Ładnie. Udało się. Tutaj zaraz zejdziemy. A, zombiaki się kryją. Pusto już? Szybko. O, apteczka tam była. Była potrzebna. I co się kręci? Dobra. Coś chyba życia złapałem. Złoty. Złoty król złoty. I tutaj chyba właśnie mamy sekret, którego zaraz się wrócę. Tylko zabiję ostatnich przeciwników. Tutaj na razie dałam, już mam stronę wyjścia. Tutaj zombiaki jeszcze się nam przytrafiają. Dobra, czysto. Woda. Tutaj też mógłbym na przykład sekret. No i dobra, cofamy się. Tutaj jeszcze zajdziemy, właśnie tu mamy żółty klucz potrzebny. A cię, ten się tutaj ktoś na psy są. Też tak łatwo nie ma. A, załatwi się sam. Brawo. Granaciarzu ty. Tutaj nie wiem, czy ktoś był. Był. Patrzcie go. Dobra, już powinni być wszyscy. 108 na 108. Zaraz czwarty sekret właśnie odkryję. Czy to było? To było. Tak samo niby mógłby być właśnie ten sekret. No ale go nie ma. Nie ma co cudować. Idziemy. Kończymy. Przechodzenie, jak widać, no mam 5 brakuje i 33 itemów niby niepodniesionych mam. No ale na co poradzę. Kończymy tą mapkę. Dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.